Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z Martinem Kaczmarskim. Witam Cię bardzo. Chciałabym się zapytać, jak czujesz się po kontuzji? Czy wróciłeś w pełni do formy? Zależy, czy patrzeć psychologicznie, czy patrzeć fizycznie, ponieważ fizyczność mówi mi, że jest ok, natomiast psychika dalej nie pozwala mi przetrwać tego, że straciłem jeden Dakar. I mam nadzieję, że to była krótka strata i szybko się odbuduję. A miałeś w tym momencie, jak nie trenowałeś, wahanie, czy wrócić, czy nie zająć się czymś innym? Wahanie się ma tak naprawdę ciągle, czy ten sport jest bezpieczny, czy ten sport jest zdrowy, ponieważ no tyle uderzeń, ile w ciągu minuty przyjmujemy na kręgosłup, a tych minut spędzałem w samochodzie kilkaset w skali roku, jakby stawia znak zapytania, czy na pewno warto, ale to jest to element tego sportu, bardzo trudny element sportu. Nie wszyscy są podatni, a niestety mój odcinek szyjny kręgosłupa jest podatny na tego typu uderzenia i przy wypadku, który miałem w Maroko, doszło do takiego na tyle mocnego uderzenia i uszkodzenia, że nie mogłem startować. A czego Cię nauczyła ta kontuzja? Niczego. Żeby, żeby szybciej jeździć. Takiego? No tak naprawdę oczywiście bardzo dużo pokory. No tak naprawdę powrót do zdrowia, powrót do tego idealnego idealnego poziomu jazdy potrwa jeszcze trochę. No i nauczyło mnie to rozumieć bardziej sport według mnie. Wydaje mi się, że ta przerwa zdystansowała mnie do tego i dzisiaj bardziej za tym tęsknię, jeszcze bardziej to kocham. Także jest super. A nadal masz w planach wygranie Dakaru do 30 roku życia? Mam różne plany, bardzo ciekawe i ambitne i to jest jeden z nich. Oczywiście jest to mój cel, nawet nie marzenie, tylko cel, który będę starał się osiągnąć. A co jeżeli nie sport? Co robię? Czy w zasadzie jaki cel? Tak, jaki cel? Co byś robił, jeżeli to by się nie udało? No, wydaje mi się, że... Znaczy może tak, gdybym zakładał, że może mi się to nie udać, to bym w ogóle tak nie planował. Rozumiem wszystko w tym kierunku i zastanawiam, skupiam się w tej chwili na sporcie, w tym etapie moim pasem jest sport i moją pasją było i jest cross country i mam nadzieję, że osiągnę odpowiedni cel szybkim, na tyle szybko, jak będę potrafił. Studiowałeś, studiujesz jeszcze, czy? Studiowałem w Polsce, studiowałem w Berlinie, studiowałem znowu w Polsce. Generalnie podbijałem się trochę po tych uczelniach, mimo to wspominam, ciągle studiuję na Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, ale właśnie przy moim trybie życia, przy moich ilości moich wyjazdów jest to dosyć trudne, żeby to pogodzić, ale całe szczęście mam na tyle fajnych wykładowców, którzy są w stanie jakby znaleźć jakby taki punkt, że zaspokajam ich potrzeby pod kątem mojej wiedzy, edukacji, a przy okazji realizuję się w sporcie. Kiedy postanowiłeś, że zostaniesz kierowcą rajdowym? Obudziłeś się i nagle powiedziałeś, tak, to jest coś, co będę robił? Ja sądzę, że postanowienie, to jest ciężko powiedziane, to po prostu we mnie trwało już dłuższy czas, tam wiele lat. Pochodzę z rodziny motosportowej, także cały czas to istniało i powoli byłem coraz bliżej rajdówek, tak, coraz bliżej aut z klatką bezpieczeństwa, coraz bliżej szybkości i od takiego, powiedzmy, szajowozu dzika, jak my to nazwaliśmy, czyli ten samochód z rurek na podwozie malucha, czy z elementami malucha, po najlepszy samochód mini na świecie, mini X-Ride'owe, należącego do niemieckiego zespołu, auto, które już któryś raz z rzędu wygrywa Dakar. No, jest to spory postęp, ale kosztowało mi to wiele pracy. A nigdy nie myślałeś o ściganiu się w Formule pierwszej, jak Robert Kubica? To jest bardziej popularna. Każdy ma swój kierunek, który realizuje. Ja od wyścigów zawsze byłem daleko, wyścigów takich typowo torowych. I na pewno chętnie bym spróbował, choć moja budowa na pewno mnie dyskwalifikuje w 100% z uczestnictwa w Formule 1. Okay. A jaka jest cecha Twojego mini, którą najbardziej lubisz, która sprawia, że no, zajmujesz tak wysokie pozycje? Tak, filozofią całego zespołu, filozofią tego sportu przede wszystkim jest brak usterek i cecha, którą ma mój samochód i jest wyjątkowo naprawdę mocna, to jest niezawodność, która naprawdę robi wrażenie. Te auta się nie psują, jeżeli są w odpowiedni sposób serwisowane przez odpowiednich ludzi. Pamiętajmy o tym, że jest bardzo duże grono ludzi stojących za tym sukcesem. Pilot, mechanicy, menadżerowie,
Także o tym też trzeba pamiętać, że nie tylko ja jestem na tym samochodzie. W tym samochodzie ten samochód ma swoją duszę i ten samochód ma ludzi, którzy się opiekują nim. Wstajesz o 5.30 codziennie? Jak wygląda? No, trochę naciągam 5.45. Z 5.30 jest budzik, zajebiście. No, jest ciężko wstać rano. Jak wygląda twój normalny dzień, typowy dzień pracy? O Jezus, no mój, każdy dzień wygląda inaczej. Teraz bardzo mocno zima, no to jest taki okres, powinienem być na Dakarze, natomiast nie byłem, także zima była dla mnie spokojniejsza, natomiast teraz bardzo mocno nawarstwia się ilość eventów, ilość kolejnych rajdów i tam będzie potrzebne tak naprawdę każdego dnia robić coś innego i w innym miejscu na świecie, to jest bardzo fajne, także ciężko mi zdefiniować, co robię tak na co dzień, natomiast w zimie na pewno dużo trenowałem, dużo się rehabilitowałem, starałem się na bieżąco śledzić poczynania innych zawodników na Dakarze, przede wszystkim mojego mistrza Krzysztofa Hołowczyca i to było dla mnie bardzo istotne. Jesteś bardzo pewny siebie, co jest nietypowe na Polskę. Masz z tym jakieś problemy? Jesteś dobry w tym, co robisz, ścigasz się, zajmujesz wysokie pozycje. Czy ja jestem pewny siebie? No nie wiem, no wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce osiągnąć cel i ma takie założenia, to trzeba w tym brnąć, trzeba jasno komunikować, że chce się osiągnąć i to po prostu zrobić. Dlatego na pewno bycie takim niepewnym siebie, spokojnym nie pomaga, w szczególności w rajdach, w których ja uczestniczę, w rajdach, w których na każdym kilometrze można sobie coś zepsuć albo się po prostu zabić. Słuchasz dużo muzyki. Czego słuchasz obecnie? A ja mam swój kanał YouTube'owy, który na bieżąco robię. Rodzaj muzyki to jest ta muzyka, która jest podkładana pod filmy na moim fejsie i to jest raczej ciężko zdefiniować. Nie mam takiej jednego konkretnej muzyki, natomiast wieczorami słucham jazzu, a popołudniami lubię minimal house, także zupełny rozjazd. Przed wyścigami, rozumiem, słuchasz muzyki, która będzie Cię nakręcać do wrzucania wyższych obrotów. Przed rajdem bardziej jestem w ciszy i skupiam się na tym, żeby odcinek przebiegł dobrze, chociaż faktycznie na dojazdówce ta muzyka się sączy ze słuchawek, chociaż te słuchawki nie są najwyższego poziomu. A Twoja miłość do butów jest nadal aktualna? No i te buty się za mną ciągną. bardzo. To jest plotka. Każdy z nas lubi zakup. Ja nie lubię butów, lubię wszystkie zakupy i to jest normalne, tak? Bo pieniądze same w sobie wartości nie mają, chyba że się je wydaje, prawda? A to bycie perfekcjonistą w życiu nie przeszkadza Ci? To jest największa wada, jaką można mieć. Bycie perfekcjonistą i racjonalnym. Racjonalizm mówi, że perfekcjonizm nie jest osiągalny, a perfekcjonizm mówi, że racjonalizm kłamie. Ale to pozwala Ci osiągać cele? Tak, to pozwala mi osiągać cele, ale to pozwala także, żeby te cele szybko znikały, żeby każdy generalnie sukcesy obracam w małe rzeczy, a porażki bardzo wielkie i staram się odwrócić tą proporcję, chociaż nie jest łatwo. A cel, do którego teraz dążysz? Taki jeden najważniejszy? Ciężko zdefiniować, tak naprawdę na każdej płaszczyźnie swojego życia mam bardzo wiele postawionych jasno celi, celów. Natomiast no, ten Dakar jest mi bliski. Niedługo na pewno ogłoszę razem z Hołkiem coś fajnego, coś nowego. Coś, co w jakiś sposób przewróci polski motorsport. Ale to jeszcze nie dziś. Okej, okay. Czekamy z niecierpliwością i ja także Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Wam bardzo. Widzimy się w następnym filmie.